ogóle bardzo dziękujemy, że pani doktor do nas dotarła po różnych przebojach, ale bardzo, bardzo dziękujemy. To ja dziękuję za zaproszenie. Przebojem była zepsuta lokomotywa, zepsuty wagon. Postoję na różnych stacjach w Polsce, ale po tylko 12,5 godzinie udało się dotrzeć do Katowic. Ciągle w Polsce jechałam. Tak, ciągle w Polsce. Ale Rzeszów jest jeszcze lepszy, bo 18 godzin jadę. Proszę Państwa, temat, który chciałabym zaprezentować, jest tematem dość obszernym. Został mi trochę skrócony czas do 45 minut, ale mamy warsztat, więc postaram się niektóre rzeczy uzupełnić na warsztacie. Natomiast chciałabym się odnieść jeszcze do kilku wcześniejszych tez, stwierdzeń, które pojawiły się w poprzednich wykładach. Na hasło PR-owiec, również jak zostałam przedstawiona jako PR-owiec, to usłyszałam z tyłu: to ci, co nic nie robią. A u pana doktora Marka Kaczmarzyka, którego uwielbiam, pojawiło się z sali, jakiś głos pojawił się: to jest właśnie PR, to co pokazują media. Otóż ja prostuję. PR-owcy dużo robią, robią dużo dobrego. To jest profesja zawodowa, która również posiada swój kodeks etyki zawodowej i niestety, jak w każdym zawodzie, znajdują się również ci, którzy ten kodeks etyki zawodowej łamią. Mało tego, z moich badań wynika, zajmuję się również PR-em naukowo, że niektórzy nawet nie wiedzą, że my mamy kodeks etyki zawodowej, więc w związku z tym łamią go, nie wiedząc, że nie postępują zawodowo. Natomiast to, co się pojawia w mediach, najczęściej nie jest PR-em, tylko jest wizerunkiem i o tym dzisiaj ja również właśnie będę mówić. To, co doktor Kaczmarzyk pokazywał, te zakłócenia, które występują pomiędzy nadawcą a odbiorcą i czasami przechodzą do nas pozytywne sygnały, a czasami przechodzą to negatywne sygnały, to są właśnie elementy, które będą wytwarzać wizerunek. I wizerunki też możemy mieć różne, bo może być wizerunek bieżący. Państwo, jak patrzycie na mnie, to już mnie oceniacie. Mówiliśmy dzisiaj o tym, że nauczyciel jest oceniany przez uczniów. Ja teraz jestem oceniana przez siedzących na tej sali. To jest ten wizerunek bieżący. Pożądany to ten, który ja bym chciała, aby Państwo sobie wytworzyli w swoich głowach. Jest jeszcze wizerunek fałszywy i ten bardzo często właśnie pojawia się w naszej przestrzeni. Temat, na który ja chciałabym zwrócić uwagę, jest tematem złożonym, ponieważ ma kilka takich kluczowych tez. Autoportret online. Wiemy o tym, że w tej chwili uczniowie w zasadzie komunikują się, nie chcę powiedzieć głównie, bo tutaj z badań wynika różnie, ale bardzo dominującym staje się komunikacja elektroniczna, nie tylko internet, ale i nie tylko komputer, ale również komunikacja komórkowa. I mamy świadome zarządzanie tożsamością online. I o ile w przypadku uczniów występuje takie zjawisko, że im się wydaje, że oni potrafią kreować swój wizerunek, to nie zawsze to kreowanie tego wizerunku jest takie, jakie my byśmy oczekiwali. Mówię my w sensie nauczyciele, my w sensie rodzice, my w sensie dyrekcja. I teraz tutaj następuje taki dysonans, ponieważ przed chwilą dr Kaczmarzyk mówił o tej różnorodności, że ta różnorodność jest wartością i nie chciałabym, aby wystąpiło takie błędne zrozumienie, że chcę wpasować ucznia w jakieś ramy. Natomiast z punktu widzenia tego, co się dzieje obecnie w przestrzeni online i na co narażeni są nasi podopieczni, warto uczulić ich na pewne mechanizmy, które mogą być niebezpieczne teraz, ale mogą być też niebezpieczne w przyszłości, również jeżeli myślimy tak bardzo daleko, bardzo perspektywicznie, była mowa tutaj u pani Zuzanny, żeby żyć tu i teraz, żeby nie sięgać aż tak daleko, ale biorąc pod uwagę na to, jak w tej chwili sieć jest filtrowana przez pracodawców, warto pokazywać uczniom również właśnie te aspekty zawodowe. Często zastanawiamy się, dlaczego młodzi ludzie tak chętnie prezentują siebie online, dlaczego pojawia się to sławetne selfie, skąd się pojawiła ta różdżka do robienia zdjęć, żeby stawać sobie w różnych miejscach, nawet tych takich niebezpiecznych. Czytamy często w prasie o tym, że nawet jest
coraz więcej wypadków spowodowanych tym, że chcemy sobie zrobić atrakcyjne zdjęcie. Jak się okazuje, jak sięgniemy w głąb historii, to nie jest to zjawisko, które jest przypisane dzisiejszym czasom i naszej dzisiejszej jakiejś chęci pokazywania swoich zalet czy atutów. Już w średniowieczu i w okresach późniejszych mieliśmy taki bardzo duży rozkwit tworzenia swoich autoportretów po to, żeby pokazać, jak ktoś wygląda. Zazwyczaj również były to wizerunki tworzone troszeczkę na wyrost i troszeczkę przesadnie wygładzające swoje negatywne cechy. I dzisiaj też tak robimy, prawda? Robimy sobie 10 ujęć zdjęć albo 50 ujęć, ale do internetu wrzucamy to, na którym najlepiej się prezentujemy, bo wolimy wyglądać lepiej niż gorzej, to jest oczywiste. Wraz z rozwojem techniki, wraz z rozwojem kreatywności, pomysłu na te selfie, te autoportrety wyglądały bardzo różnie. Tutaj mamy chyba bardzo znany Witkacego, autoportret wielokrotny w lustrach. I dzisiaj również, jak spojrzymy na to, co młodzi ludzie robią, to prezentują właśnie swoje wizerunki w bardzo różny sposób. Media się zmieniły. Warto wziąć pod uwagę to, kiedy mówimy o tych naszych młodych ludziach, ponieważ bardzo często pokolenie nauczycieli, coraz częściej mamy już tych młode pokolenie, ale kojarzy media jako telewizję, później kojarzymy to jako wejście komputerów do naszej działalności i tak jak jeszcze przedwczoraj pytaliśmy się o tym, czy jeżeli coś nie istnieje w wyszukiwarce, czy tak naprawdę w ogóle istnieje, to dzisiaj jesteśmy już na innym etapie. Dzisiaj stawia nam się również dzieci czują się w obowiązku, że mają stawiane takie wymagania, aby wypełnić pewne rzeczy, tak? Czyli już nie tylko wybudować dom, zasadzić drzewo i spłodzić syna, ale mieć stronę internetową, ale to już było. Ponieważ dzisiaj mówi się o tym, że musimy robić jeszcze więcej, czyli istniejemy w serwisach społecznościowych i tak jak obserwuję i badam sobie serwisy społecznościowe, to okazuje się, że co kwartał pojawia się jakiś jeden kolejny, który jest znaczącym, którego my bardzo często już nie znamy i nie ogarniamy, a młodzi ludzie świetnie sobie z nim dają radę. Czyli mamy tutaj pewnego rodzaju taką nierównowagę, ponieważ nauczyciele i rodzice stają się takimi doradcami, tymi, którzy znają zasady kultury, zasady wychowania, ale bardzo często nie znają tego środowiska mediów, w których ich dzieci, ich podopieczni znajdują się. No i jeszcze pojawia się ten dyrektor, który ma jeszcze dodatkową funkcję, ponieważ on mówi, a jak oni już są w tym internecie, moi uczniowie, ale też nauczyciele, bo my też jesteśmy w internecie, prawda? Ile osób ma konto w serwisie społecznościowym? Jakimkolwiek? Większość. Czyli ten dyrektor dzisiaj martwi się nie tylko o uczniów, ale też martwi się o nauczycieli. Teraz jak wypracować sobie taki system zasad, niektórzy to nazywają regulaminem, co już tutaj brzmi i wiąże się z tym, że czegoś będziemy zakazywać, a czegoś będziemy chcieli oczekiwać, aby właśnie było nierespektowane. Jest to bardzo trudne, ponieważ wiemy o tym, że jeżeli młodym ludziom będziemy nakazywać pewne rzeczy, szczególnie dotyczące internetu, czyli przestrzeni, którą oni uważają za swoją swobodę, swoją przestrzeń wolności, nie do końca może nam to wyjść, tak? Wiemy o tym, że jeżeli zakażemy młodym ludziom na przykład wypisywania negatywnych rzeczy o kolegach czy o szkole, to ominięcie tego sposobu jest bardzo proste. Założenie fikcyjnego konta i pisanie z innego, drugiego konta, czyli my musimy pójść w drugą stronę. Lepiej pokazywać im, robiłam to w kilku szkołach i dosyć fajnie to się na razie sprawdza. Nie chcę mówić, że to się sprawdziło, ponieważ jeszcze za krótko to działa, ale pokazując te zjawiska pozytywne i negatywne, ja dzisiaj skupię się na tych negatywnych, bo mówię do osób dorosłych, pokazując im, co może się wydarzyć, jeżeli będziemy robić rzeczy, które nam się wydają błahe, śmieszne,
ale wcale dla innych nie są śmieszne, dla innych wydają się jako nieodpowiedzialne. Co może się wydarzyć? I takie dochodzenie wspólne do wypracowania stanowiska, jak chcemy, żebyśmy się zachowywali. Wbrew pozorom to się naprawdę sprawdza, jeśli pokaże się uczniom na przykład screeny z serwisów społecznościowych i zada im się pytanie, słuchaj, czy chciałbyś zobaczyć taki opis odnośnie swojej osoby? Nie chcą. A czy napisałbyś, czy napisałeś kiedykolwiek? Tak, napisałem. Tak? Czyli tutaj takie pokazanie przez przykład, czego można byłoby uniknąć, gdybyśmy tego nie robili. No, pytanie podstawowe, czy media nas zmieniły? Media rzeczywiście zmieniły nas troszeczkę, ponieważ my przestaliśmy być jedynie odbiorcami mediów. W tej chwili my możemy być również nadawcami mediów. Różnie to wygląda, bo my niechętnie wchodzimy w rolę nadawców. Możemy być nadawcą przekazów medialnych, możemy być tylko dystrybutorem przekazów medialnych, czyli mogę coś powielać, udostępniać, co zrobił ktoś, wtedy dystrybuuję, ale mogę również tworzyć swoje wartości. Takich kreatorów, badania amerykańskie, które są robione co kwartał, pokazują, że ich jest około 24%. I kiedy pierwszy raz pokazywałam te badania, to są badania dosyć stare. W tej chwili zaprzestaną poprawiać te badania, ponieważ wyniki w zasadzie się nie zmieniały. Mniej więcej to jest 24-25%. Kiedy pierwszy raz je pokazałam, mój kolega powiedział, to nie ma co się czym przejmować, to jest tak mało. Ja zajmuję się również zarządzaniem kryzysowym z punktu widzenia mediów i spojrzałam na to z drugiej strony. Mówię, co ty mówisz, jakie mało, 24%. To oznacza, że co czwarta osoba jest, nie może być, ona już jest nadawcą przekazu. Jeżeli przekaz jest pozytywny, to super, tak? Jeżeli ktoś napisze, ale fajne dzisiaj zajęcia były w szkole, nie wiem, ile nauczycieli widziało taki napis w serwisie społecznościowym. Pewnie nie, prawda? Bo częściej podzielimy się tym, ale znowu z tej fizyki to była siara, prawda? Były same dwoje i tak dalej, czyli częściej pojawi się ten napis negatywny, komunikat negatywny, 24%. I jeszcze chciałabym zwrócić uwagę na trzecią pozycję, 37% tak zwanych osób krytykujących. Czyli to są te osoby, które często w ogóle nie są związane z tematem, natomiast wejdą w rolę osoby krytykującej. U mnie w szkole dzisiaj była wywiadówka, no i znowu wprowadzono nam jakiś tam regulamin i uczeń nagle z drugiej szkoły, całkowicie niezwiązany z problemem, dołącza swoją opinię do tej właśnie i uzupełnia, co się u niego wydarzyło w szkole, tak? Czyli mamy takie jeszcze wzmocnienie tego przekazu. Króciutko tylko, czym są nowe media dla dzieci. Również badania, które nie są najświeższe, ale jedne z ostatnich pokazują, jak dzieci mocno są osadzone w nowych mediach i jak jest to dla nich znaczące. W wieku od 2 do 5 lat 58% dzieci potrafi grać w gry komputerowe, 44% potrafi jeździć na rowerze, bo my jako rodzice często nie mamy czasu tego nauczyć. W wieku od 2 do 5 lat 19% dzieci obsługuje smartfony i aplikacje, 9% zawiązuje buty, bo mamy na rzepy buty. W wieku od 11 do 19 lat 96% korzysta z internetu. Myślę, że gdybyśmy dzisiaj robili te badania, to pewnie byłoby to już 100%. 41% poniżej 9 roku życia korzysta z internetu. 19% rodziców towarzyszy dzieciom przy komputerze w trakcie korzystania. I to, na to warto zwrócić uwagę, ponieważ tutaj jest pierwszy taki styk, gdzie my możemy mówić, jak te zachowania powinny być przenoszone i te zasady na świat online. Mamy to, gdzie może pojawić się pierwsze niebezpieczeństwo dla szkoły, dla ucznia, dla rodzica. Kontakt z treściami pornograficznymi, przemocą 67%, może, ale nie musi. Udostępnienie przez dzieci prywatnych danych 60%, nawiązywanie przez najmłodszych nowych znajomości 51%, zagrożenia w realu związane z osobami poznanymi w sieci 22%, publikowanie przez dzieci filmów i zdjęć 19%, również bez zgody 15%, tak? Czyli na przykład film nagrany gdzieś podczas przebierania się na lekcje WF-u i tak dalej.
Także jak widzimy, dużo jest tych rzeczy, które mogą być traktowane jako pozytywne i jako negatywne, ale to, co wychodzi również z badań, dla mnie bardzo pozytywne i powiem szczerze, że mnie zaskoczyło, to to, że młodzi ludzie jednak chcą szukać rozmowy i chcą szukać pomocy w budowaniu tego świata. My byśmy nazwali to światem wartości. Oni nie używają takiego języka, ale chcą wiedzieć, w jaki sposób mogą się zachowywać. 58% znowu to rodzice mówią o tym, co ewentualnie było właściwe albo nie było właściwe. Może zadam Państwu takie ryzykowne pytanie, czy kiedykolwiek umieściliście w sieci tekst, zdjęcie, link, który później usunęliście, bo uznaliście, że jest niestosowny. Tak to delikatnie tylko ujmę. Miał ktoś taką sytuację? Naprawdę nie? Nikt się nie chce przyznać. Ja przyznam się szczerze, że kilka razy, może kilkanaście razy miałam taką sytuację, że coś mnie rozbawiło, rozśmieszyło, zaciekawiło, udostępniłam to, a po chwili refleksja, co na to moi studenci. Dobrze, to ja to może jednak usunę, tak? Może jednak tego nie będę publikować. Także miałam taką refleksję spóźnioną, że coś nie do końca tam się mogło zadziać dobrze, ale jestem osobą już, że tak powiem, bardzo dorosłą. Moi studenci nie mają takiej refleksji, co Państwo dzisiaj zobaczycie. Gdzie ewentualnie można, gdzie ewentualnie dzieci mogą zarządzać tą swoją tożsamością? W tej chwili jest bardzo dużo miejsc, gdzie są tworzone relacje w przestrzeni online. I mamy tutaj zarówno i serwisy fotograficzne, i portale społecznościowe. Zobaczcie Państwo, że tutaj są tylko rzeczy wymienione nie z nazwy konkretnej aplikacji, ale rodzaju usług, które mogą być oferowane albo z których dzieci, uczniowie mogą korzystać. W tych wszystkich miejscach tworzone są wizerunki zarówno dzieci, uczniów, zarówno nauczycieli, zarówno dyrekcji szkoły i też samej szkoły. Także na tyle miejsc powinniśmy zwracać uwagę. No i jeszcze tylko takie zwrócenie uwagi na to, żeby nie traktować świata online jako świata, który zagraża czy zubaża przestrzeń dzisiaj nazywaną offline. Nie mówimy już świat realny, wirtualny, bo dla dzieci to są światy, które są światami tożsamymi. Dla nich jest to inny sposób komunikowania, tak jak dla nas była to telewizja, radio, czy telefon, czy rzucenie kamieniem w okno. To oni mają po prostu komórkę, czy komunikatory w internecie. Okazuje się, że te dzieci, które są bardzo aktywne w internecie, również są aktywne, pozytywnie w świecie szkolnym, czyli częściej i lepiej uczą się na przykład języków, być może przez to, że nawiązują różnego rodzaju kontakty, ale też częściej podejmują takie aktywności niezwiązane wprost z działalnością i ofertą dydaktyczną, na przykład teatrzyki szkolne i tak dalej. No i rzecz, na którą należy uważać i właśnie tutaj należy uczulać, to to, że 40% młodzieży do 18 roku to tak zwani kreatorzy treści. I co tutaj jest najważniejsze? Jeżeli oni są kreatorami treści, to jest super, natomiast my musimy zastanowić się, jak ich aktywność pchnąć w kierunku tych działań pozytywnych. Czyli żeby nie poszli na przykład w kierunku, w tej chwili mamy kilka akcji społecznych, hejtu, żeby nie stali się tymi krytykami, 37% krytykami jeszcze negatywnymi, tak, którzy będą wypowiadać się niemerytorycznie tylko po to, aby kogoś urazić, obrazić, zniesławić, ale żeby to była pozytywna kreacja, czyli niech tworzą sobie muzykę, niech tworzą sobie filmy, niech piszą blogi merytoryczne i tak dalej. Ominę kilka badań ze względu na czas, ale większość badań pokazuje, że tak naprawdę żyjemy dzisiaj obrazem. I to również pokazywały panie prezentujące sponsorów. Tak naprawdę dzisiaj żyjemy i bardzo często nie używamy słów, tylko używamy obrazu. Dla nas być może nie jest to oczywiste. Moje pokolenie jednak żyje jeszcze tekstem albo musi mieć tekst, który słyszy. Dzisiaj uczniowie posługują się poprzez wyrażenie siebie i napisanie, zamiast napisania tego, gdzie byli, wrzucenie jakiejś
fotografii, czyli fotografia będzie takim elementem, który służy do rejestrowania. No i to oczywiście też jest zaleta, jeżeli będziemy pokazywać te rzeczy, które pozytywnie dobrze się kojarzą i niestety zagrożenie, kiedy ta fotografia przestanie być miła. Bardzo często dzieciaki nie piszą, że jem obiad, tylko rzucają fotografię, a jadąc na urlop z rodzicami nie piszą, że jest korek, tylko rzucają właśnie zdjęcie tego, że w danym momencie stoją. No i są na wakacjach. No i teraz jak to może się przełożyć na życie zawodowe? Bardzo duże badania, 17 tysięcy kandydatów, 1500 rekruterów, badania dosyć świeże, 2014 rok. Badania, które pokazują tak naprawdę, że chcąc szukać pracy, musimy być w internecie. I to jest takie dla nas, powinno być dla nas takim wskazaniem, bo ja spotkałam się z kilkoma placówkami, które zaczęły zakazywać aktywności online dzieciom ze względu na to, żeby nie robiły złych rzeczy. Tak, bo jak będziesz online, to tam pojawią się jakieś zagrożenia. Właśnie w drugą stronę. Jeżeli chcesz być kiedykolwiek wyszukany jako pracownik i zwiększyć swoje szanse na rynku pracy, to musisz być w internecie, tylko my ci musimy powiedzieć, albo my razem musimy ustalić zasady, co robić, abyś robił to w sposób prawidłowy. I nie mówię tutaj, proszę, nie chciałabym, żeby pozostało takie wrażenie, nie mówię tutaj o tym, żeby tworzyć właśnie ten wizerunek fałszywy, tak? Czyli wybierać tylko te rzeczy pozytywne, ale przedstawiać się w taki sposób, który nie będzie naruszał norm zachowania, wychowania czy kultury, które tak naprawdę są wymagane przez nas w świecie poza internetem. To, o czym mówił pan doktor Kaczmarzyk, tak? Jeżeli widzimy ucznia, to uczeń nam mówi dzień dobry. I wymagamy tego w szkole, natomiast w przestrzeni online czasami o tym zapominamy. Czyli chodzi o przenoszenie tych zasad, które będą później obecne online. Teraz jak wygląda popularność portali? Jak Państwo widzicie, w dolnej części te czerwone wartości, to są wartości mówiące nam o tym, ile osób korzysta z poszczególnych portali. No tutaj nie dziwi nas, że Facebook jest najwyżej notowanym, bo tak w tej chwili to wygląda. Natomiast zobaczcie, że jest bardzo niski odsetek, na niebiesko zaznaczony. Nie wiem, czy Państwo widzicie, ja przeczytam, prawie 18, 1,6, 35, 3,8 i 0,8. Dość niski odsetek tych osób, które poprzez portale szuka pracy. Kiedy rozmawiałam z rekruterką z Brukseli, czy dobrze czytam te wyniki, a czytam je w ten sposób. Wiele osób jest w portalach, w sieciach społecznościowych, ale niewielu szuka, czyli niewielu ma świadomość, że tam jest stworzony ich wizerunek, który jest przeszukiwany przez rekruterów. To niestety mi potwierdzili to, że portale społecznościowe są bardzo dobrym miejscem obserwacji, analiz, jak właśnie wygląda dana osoba i znajomości, już nawet cofając się, bo są tworzone takie historie do okresów wcześniejszych. Czyli nie jest sprawdzone to, kim jestem teraz, ale również to, jakie były moje poglądy, co robiłem, jak się wyrażałem 5 lat wcześniej. Teraz jeżeli weźmiemy pod uwagę tych uczniów, którzy w tym momencie dopiero są nastolatkami, musimy mieć świadomość tego, że jeżeli portale społecznościowe przeżyją, bo mówi się o tym, co roku ogłasza się śmierć kolejnego portalu społecznościowego, musimy mieć świadomość i oni muszą mieć świadomość tego, że będą przeszukiwane ich portale wstecz. Istnieją wyszukiwarki już, które potrafią wyłuskiwać po słowach kluczowych te elementy, które są na przykład niepożądane dla pracodawcy, mało tego, niepożądane na przykład do wolontariatu, czyli do czynności, działań, w które wchodzą dzieci w wieku 15, 14, 16 lat. Już te dzieci są poddawane obserwacji. Czy uważasz, że firmy używają mediów społecznościowych w procesach rekrutacyjnych? 23% twierdzi, że nie. 33% nie ma na ten temat zdania. W firmach generalnie przyjęła się taka zasada, że są one w tej chwili jednym z obowiązkowych kanałów. Ja w tej chwili chciałabym pokazać tylko kilka takich przykładów, co na przykład może być negatywnie oceniane przez firmy rekrutujące
pracowników. Przykład z naszego podwórka, z naszej branży, kolegium nauczycielskie i studentka, która pracuje w pozaszkolnej placówce specjalistycznej. Tam się zajmowała dziećmi z zespołem Downa. Nie wiem, czy Państwo słyszeliście o tej historii. To jest Trójmiasto. Jakiś czas temu. Studentka poza tym, że zajmowała się dziećmi, posiadała swoją pasję, a mianowicie fotografię. Nie dość, że sama fotografowała, to również sama również była modelką dla swoich koleżanek i kolegów. Była to taka grupa fotograficzna, gdzie oni wzajemnie sobie pozowali. No i zamieściła kilka zdjęć w swojej galerii. Wydawało jej się, że jest to jej galeria. To pierwsze takie przekazanie, żeby tłumaczyć dzieciom, że nie ma miejsc prywatnych w internecie. I nawet jeżeli ktoś mówi, mam moje prywatne konto, to jest to tylko wyobrażenie, że to jest moje konto. To jest konto w serwisie społecznościowym Facebook, Twitter i tak dalej, i tak dalej. Nie ma miejsca prywatnego. Jeśli się wczytamy w regulaminy, warto pokazywać je uczniom, to tam są zapisy, które na przykład pozwalają na przykład Facebookowi wykorzystywać nasze fotografie, na nich mówimy prywatne, do reklamowania serwisu społecznościowego. Czyli jeżeli Państwo kiedyś zobaczycie reklamę Facebooka z Waszym zdjęciem w telewizji, to się nie zdziwcie. Zakładając konto, daliśmy na to zgodę. Wracając do tej studentki, która pracowała w ośrodku pedagogicznym, na przykład było to zdjęcie z papierosem. Przedzwonił rodzic i powiedział, że nie życzy sobie, aby zdjęcie opiekunki jej dziecka z papierosem było w internecie, bo to źle świadczy i może powodować również chęć zapalenia papierosa przez jego dziecko. Czyli nawet takie zdjęcie nam by się wydawało niewinne, tak? Budziło jakieś kontrowersje. Co zrobiła przełożona? Nie bardzo znała się na serwisach społecznościowych i stwierdziła, że dziewczyna musi zablokować galerię, bo można to zrobić, tak aby nie widziały jej osoby spoza jej grona znajomych. Tutaj pojawiły się niepotrzebne emocje po obu stronach, ponieważ dyrekcja być może za ostro zareagowała. Dziewczyna zareagowała jeszcze gorzej, ponieważ zablokowała rzeczywiście galerię, ale umieściła komentarz w stylu dziękuję kapusiowi, przez którego musiałam zablokować galerię. I to znowu tylko powodowało eskalację sytuacji. Co wzbudziło największe kontrowersje? Te plecy tej dziewczyny. To zdjęcie zostało zgłoszone jako naruszające dobre zasady, jako naruszające wizerunek jej, jako opiekunki, jako nauczycielki. I tutaj zawsze taka refleksja. Nam może się wydawać, jak większość osób pytam się, czy was to zdjęcie razi, czy w jakiś sposób wydaje wam się naruszające pewne wartości. Większość osób jednak mówi mi nie. To zdjęcie w żaden sposób mnie nie razi. Natomiast jak pytam się, a czy chciałbyś jako rodzic, żeby twoje dziecko, uczeń, oglądał nagie plecy swojej nauczycielki, pojawia się refleksja i mówią, no może niekoniecznie, tak? Czyli zawsze stawiajmy się w tych dwóch, trzech różnych perspektywach. Pokazujmy również dzieciom takie zdjęcia. Czy chciałbyś, aby takie zdjęcie było oglądane przez twoich kolegów? Czy jeżeli wrzucasz zdjęcie swojej półnagiej, przebierającej się koleżanki do internetu, czy chciałbyś, żeby ktoś kiedyś umieścił twoje zdjęcie nagrane również z ukrycia? To jest ten element, w którym my będziemy tworzyć właśnie ten, nie chcę powiedzieć znowu regulamin, ale ten zbór zasad, którym się posługujemy. To jest mój student, który kiedyś, nie wiem, czy dobrze Państwo widzicie napis, ja sobie powiększyłam go. To już jest trzecia konferencja, na której go prezentuję. No czytać nie muszę, prawda? Jak zobaczyłam, to od razu zrobiłam screen. Student, który jest naprawdę bardzo fajnym studentem, bardzo mądrym, kojarzę go ze studiów i z naszych zajęć bardzo dobrze. Natomiast jak zobaczyłam ten napis, to w tym momencie zwątpiłam, czy ja dobrze poznałam tego studenta na zajęciach, ponieważ no, pojawiły się tutaj wulgaryzmy. Jak zapytałam tego studenta, bo oczywiście zaraz go gdzieś tam złapałam na fejsie i poprosiłam, panie Damianie, niech pan do mnie wpadnie na kawę, to sobie pogadamy. Nie wiedział w ogóle, kompletnie nie kojarzył, o czym będziemy rozmawiać. Jego sposób argumentacji, 23 lata, był taki, to jest moje prywatne konto, mogę robić co chcę. Kiedy zadałam mu pytanie,
On jest w koszulce firmowej. Szabel ochrona. Kiedy zadałam mu pytanie, okej, pana prywatne konto, skończone 18 lat, ja do pana nic nie mam, ale jak pan myśli, jak sobie tak ogląda pana pracodawca? To jest to fajne dla niego, czy nie fajne? Bo tu się pojawia taki wyraz, który ja na przykład jako szef firmy nie bardzo chciałabym, żeby mój pracownik prezentował w portalu społecznościowym. Usunął w ciągu 2 minut. Nie było tego obrazu. Także i też pokazujmy to dzieciom. Jest naprawdę wiele przykładów, kiedy dzieci mają opisy zawierające wulgaryzmy, nie zdając sobie kompletnie z tego sprawy. Zdjęcia, które bardzo często się pokazują, ja celowo nie pokazuję zdjęć dzieci właśnie z alkoholem, czy leżących już w stanie upicia alkoholowego, ale zdjęcia, które bardzo często stanowią naruszenie, to są zdjęcia właśnie, gdzie pojawia się alkohol. Czy ma to mnie znaczenie? No dla dyrekcji na pewno ma, bo bardzo często te zdjęcia, jak przeglądam sobie różne serwisy społecznościowe, pojawiają się z emblematami szkoły. I tutaj rzeczywiście dyrekcja już powinna interweniować i powinna mieć świadomość tego, że coś takiego dzieje się w sieci. Jak rozmawiałam z kilkoma dyrektorami, w ogóle byli zdziwieni, że takie zdarzenia mają miejsce, ponieważ nie mają usługi monitoringu mediów. I w tym momencie rzeczywiście trudno jest takie rzeczy wyłapać, że tak określę to ręcznie, tak? Trzeba mieć osoby, które w miarę aktywnie przeczesują, czy są aktywne w sieciach i liczyć na to, że przekażą. To są przypadki, które pokazują, że nawet zdjęcie osoby obok butelki alkoholu może być już naruszeniem, czy może być traktowane jako naruszenie tego właśnie wizerunku. No to jest przypadek, który również z branży edukacyjnej, przypadek, który pozbawił pewnego pana, mogę powiedzieć, stanowiska, bo wygrał konkurs na dyrektora jednego z centrów kultury. A za co został pozbawiony wygranego stanowiska? Ponieważ osoby mu niesprzyjające, ewidentnie chcące w jakiś sposób przeszkodzić objęciu tego stanowiska, doniosły do Urzędu Miasta, który rozpisywał konkurs, że na Facebooku w opisie ten pan ma cytat ze Słonimskiego dotyczący dzieci. Państwo pewnie znacie to, dzieci są zakonem ludzkości, jest to klasa nieprodukująca, pasożytnicza, uprzywilejowana, chorowita, samolubna i tak dalej. Tak? Czyli nawet posłużenie się cytatem, ale w kontekście tego, że ma być dyrektorem Centrum Kulturalnego, spowodowało, że konkurs został unieważniony, rozpisano następny konkurs, w którym już pan tego konkursu nie wygrał. Czy była to rzecz błaha? Być może powiemy tak, było to błahe, bo posłużenie się tylko i wyłącznie cytatem. Natomiast znowu pytanie, czy ten cytat dla osoby, z którą współpracuję, z którą przebywam, nie będzie niewygodny. To jest dokładnie pytanie do naszych uczniów. Czasami oni mówią, to tylko cytat z piosenki. Ale znowu, tam się pojawia szyld naszej szkoły, tam się pojawia emblemat naszej szkoły. Czy chcesz, żeby nasza szkoła była kojarzona z tego typu fragmentem, cytatem, opisem, zdjęciem? Kolejny przykład to impreza integracyjna, czy jakakolwiek impreza, jakich wiele w naszych placówkach, szkołach różnych szczebli. Tutaj akurat mamy imprezę filmową. Zdjęcia do tego momentu były wrzucane i klasyfikowane jako przydatne na serwisy społecznościowe jedynie na podstawie ich jakości. Czyli jak rozdzielczość była odpowiednia, jak zdjęcie wyszło ładnie, ujęcie było dobre, to było umieszczane bez zastanawiania się, jakie to zdjęcie może nieść przekaz. Zresztą to jest Rzeszów, więc tereny pań. Kiedy zobaczyłam jedno ze zdjęć, powiem szczerze, zamarłam. Znam szefa, więc szybko wykonałam telefon i zapytałam się, czy ty widziałeś, co wrzuciliście do internetu? Spójrzcie na to państwo. Takie zdjęcia są również tworzone na wycieczkach i różnego rodzaju imprezach szkolnych. I teraz, jeżeli jest to jedno z wielu zdjęć, które pojawia się w naszej galerii, to jest rzeczywiście
inny kontekst. Rzeczywiście można je ominąć. Rzeczywiście jak się klika jedno po drugim, to możemy nawet tego zdjęcia nie zauważyć. Możemy nie uznać go jako za zdjęcie naruszające pewnego rodzaju normy. Ale teraz wiemy o tym, że w internecie możemy w dowolny sposób duplikować, przetwarzać informacje. Wystarczy, że taka informacja, takie zdjęcie zostanie pobrane, opatrzone szyldem naszej szkoły, nazwiskiem ucznia tejże szkoły i posłuży jako mem. Świetnie się będzie rozchodzić w internecie, a my podejrzewam za kilka godzin będziemy mieć u naszych drzwi telewizję lokalną, a później telewizję ogólnopolską z zapytaniem, co się dzieje w Państwa szkole. I to może być najbardziej niewinna impreza szkolna, natomiast jedno zdjęcie może zbudować taki kontekst. Dlatego znowu, jeżeli będziemy myśleć o takim zbiorze zasad odnośnie działań naszych uczniów i nauczycieli, to też uczulamy od razu. Zastanów się, wiemy, że umieszczają zdjęcia, wiemy, że umieszczają filmiki, ale za każdym razem zastanów się, jaki przekaz może mieć to zdjęcie. Bo my możemy się świetnie bawić, tak? Możemy sobie symulować na przykład jakąś bójkę, ale jeżeli takie zdjęcie trafi do internetu i ktoś zacznie je mniej lub bardziej przetwarzać, to nie będzie to zdjęcie niewinnej zabawy. Także na to warto zwracać uwagę. Przykład, który ja osobiście bardzo lubię, nie w sensie skutków, bo skutki są dość smutne dla osoby, która uczyniła ten wpis, ale przykład, który pokazuje bardzo szybkie, akcja-reakcja. To jest stażystka Urząd Miasta w Łodzi, Facebook. Ma wypisane na Facebooku, że jest stażystką Urzędu Miasta Łódź. I teraz ja Państwu przeczytam, bo może nie za bardzo widać, jak mnie wyky, kropki i jają, wiemy co tam w środku jest, wykropkowała, bo wie, że wulgaryzmów nie wolno, tak? Ale my i tak wiemy, co chciała napisać. Interesanci, którzy przychodzą i ślinią poluchy, żeby dać mi podanie, które chcę złożyć. No za chwilę się pożygam. Wrzuciła taki status, w ciągu kilkunastu minut było około 60 komentarzy, mniej więcej w podobnym tonie, w podobnym wydźwięku. Ona cały czas ma wpisane, że jest stażystką. Oczywiście też ja bardzo szybko robiłam screeny, bo widziałam, że za chwilę pewnie to będzie usunięte, bo ktoś doniesie pracodawcy, że coś takiego się pojawiło, napisze o interesantach, którzy przyszli do urzędu. Rzeczywiście to w miarę szybko gdzieś tam zginęło, natomiast u dziewczyny dosłownie za dwa dni pojawił się status 46 rozesłanych CV w dniu dzisiejszym. Jeżeli pokazujemy to dzieciakom, to na nich naprawdę to działa. Oni mogą mieć po 10, 12, 14 lat, nam często się wydaje, że oni nie myślą o pracy, ale takie przykłady trafiają im do głów. Ja w grudniu robiłam taką krótką prelekcję dla dzieci, nie żeby ich przestraszyć, ale żeby właśnie im pokazać, jak to może być odbierane, o ile na początku był śmiech. Traktowali to jako dobry żart, że jest jakiś uczeń, który widać, że jest pijany, leży. Później jest uczeń z butelką. Później właśnie ten przykład. Ten śmiech naprawdę bardzo szybko zamierał i im bardziej zbliżaliśmy się do końca prezentacji, tym miny były bardziej poważne i taka refleksja, 12-14 lat. To może kiedyś przeszkodzić mi w pracy. Wbrew pozorom to wcale nie jest aż tak długi i odległy okres, ponieważ oni teraz bardzo często wchodzą właśnie w różne wolontariat albo staże już w okresie 16-17 lat, czyli to tak naprawdę są często 2-3-4 lata. I teraz tak na koniec podsumowując to, co też daje do myślenia nam, a my powinniśmy przekładać to na spotkania czy na lekcjach wychowawczych, czy również na innych przedmiotach, a z tego dochodzić właśnie do tego regulaminu wspólnych zasad, co może być i co jest źle odbierane przez rekruterów. Publikowane na profilu komentarze, które świadczą o naruszeniu przez internautów zasad obowiązujących w miejscu pracy lub na uczelni. W tej chwili polskie uczelnie, jak prowadzą rekrutację,
jeszcze nie robią tego, bo jesteśmy w okresie niżu demograficznego. W tej chwili polskie uczelnie, bo jeszcze teraz niektóre prowadzą rekrutację do końca listopada, żeby zebrać i utworzyć jakieś grupy. Ale w Stanach, gdzie ta sytuacja niżu demograficznego już im przeszła, już im minęła, i jest znowu nadmiar chętnych w stosunku do liczby miejsc, kiedy odpada już weryfikacja na poziomie stopni z poprzedniej szkoły, zaczyna się sprawdzenie profili społecznościowych. Także już na etapie studiów i przyjęcia na uczelnię wyższą należy brać to pod uwagę. Kontrowersyjne komentarze lub wpisy dotyczące narkotyków albo też publikowanie na profilu zdjęcia z alkoholem. Nieformalne zdjęcia, takie jak fotografie w stroju kąpielowym z urlopowego wyjazdu. Znam panią dyrektor jednej ze szkół podstawowych w Warszawie, nie będę mówić, która to jest szkoła, która poprosiła swoją nauczycielkę o to, aby niektóre zdjęcia ze swoich wakacji w Turcji jednak usunęła, bo uczniowie nie muszą widzieć jej szczegółów anatomicznych. Zdjęcia, naprawdę, widziałam te zdjęcia, nie zawierały nic zdrożnego, nie naruszały żadnych zasad. Wszystko było zakryte, nawet telewizja nie mogłaby się przyczepić do godziny 23. Natomiast dyrekcja uznała, że wypełnianie funkcji nauczyciela i wychowawcy powinno być też obarczone pewnymi obostrzeniami, tym bardziej, że ta nauczycielka miała przyjętych uczniów jako jej znajomych do grona znajomych, czyli było to konto otwarte, nie było żadnej selekcji, kto może mieć dostęp do zdjęć i niestety były te zdjęcia rzeczywiście usuwane. No i teraz ze strony rekrutujących, to warto pokazywać uczniom. 40% światowych przedsiębiorstw, to są badania światowe, również obejmujące Polskę, sprawdza profile potencjalnych pracowników w serwisach społecznościowych. 20% kandydatów wykluczonych jest w procesie rekrutacji przez nieodpowiednie treści zawarte na ich profilach. Ponad 80% firm biorących udział w badaniu wspierało procesy rekrutacyjne lub budujące wizerunek pracodawcy przez obserwację kandydatów w środowisku social media. Z pozostałej grupy 20% firm, a 60% z nich deklarowało zamiar podjęcia takich działań w przeciągu roku. Rozmawiając z jedną z firm rekrutujących pracowników na staże, czyli już w zasadzie liceum tutaj się kwalifikowało i do pracy, to były staże w sektorze bankowym, finansowym, ubezpieczeniowym. Bardzo wielu chętnych, bo to dobre firmy, które później przyjmowały czy rokowały szanse na przedłużenie i podjęcie umowy o pracę. Okazywało się, że elementem wykluczającym nie było nawet pojawienie się na zdjęciu z alkoholem, ale stojący alkohol obok. Czyli jesteśmy na imprezie, tak? To dla sektora bankowego, finansowego może mieć znaczenie, ponieważ okazuje się, że są klienci, którzy mówią, jeżeli ten pracownik obsługuje VIP-ów od poniedziałku do piątku, a co weekend widzę jego zdjęcie na zakrapianej imprezie, to nie do końca jest dla mnie wiarygodny, nie do końca budzi zaufanie. My sobie nie zdajemy często z tego sprawy, uczniowie też sobie nie zdają z tego sprawy, a nawyki, które teraz będą przyjmowane, niestety później będą tylko pogłębiane, już będą trudne do wyeliminowania. I jeszcze 86% rekruterów, obserwując kandydata, z chęcią zagląda na profile prywatne. Z tego 48% robi tak zawsze, 13% tylko wtedy, kiedy wskazaliśmy, że chcemy obserwacji takich profilów. 78% rekruterów przyznaje, co jest negatywnie postrzegane. 66% to charakter seksualny wpisów, 61% zawierające przekleństwa, 47% konsumpcja alkoholu, 54% to warto pokazywać uczniom błędy gramatyczne i ortograficzne, na co też często nie zwraca się uwagi. I proszę Państwa, już reasumując, bo resztę myślę, że sobie zrobimy na warsztacie, co można i co należy wypracować z uczniami, z naszymi dziećmi. I takie drugie pytanie, jakie zasady zachowań przekazać, aby te zachowania dzisiaj na etapie regulaminów czy zasad, z którymi się umówimy, to jest ta wspólna gra, o której dr Koczmarzyk nam mówił, tak? Nie narzucanie tych zasad, bo oni ich nie posłuchają, założą sobie fikcyjne konta, ale pokazanie im, jak to działa, jak to wygląda, jakie to może mieć znaczenie dla twojej przyszłości.
czyli aby były bezpieczne teraz na etapie tym szkolnym, a później również na etapie zasad. Z tymi dwoma pytaniami chciałabym Państwa pozostawić na warsztacie. Mam nadzieję, dojdziemy do takiego gotowca, gdzie Państwo zobaczycie, jak można ująć w kilkunastu punktach zasady, które można transponować już do swojej szkoły. Pamiętajcie tylko o tym, że każda placówka jest inna i to, co zobaczycie dzisiaj, to jest taki, jakiś taki uniwersalny wzór, taka baza, od której można wyjść. Natomiast dopracować się pod kątem tego przede wszystkim, kim jest wasz uczeń, w jakim środowisku działa, kim są jego rodzice, kogo macie wokół, na kogo możecie liczyć, jakie macie media, bo tutaj też bardzo duża rola mediów. Widziałam, że niektórzy z Państwa robili zdjęcia, nie wiem, czy one dobrze wychodzą. Jeżeli ktoś będzie chciał prezentację, to czy dane do tych linków z badań, to organizatorzy mają mój adres mailowy, więc nie ma problemu. Proszę tylko napisać, a ja będę przekazywać, żeby Wam to poszło na zdrowie i Waszym szkołom. Dziękuję serdecznie. Dobrze, szanowni państwo, bardzo dziękujemy pani dr Monice Kaczmarek-Śliwińskiej.